/ Redeco. www.redeco.pl. Polsko-niemiecki zawodnik żydowskiego pochodzenia uchodził za jednego z najlepszych szachistów na świecie w drugiej połowie XIX wieku. Zukertort był także znakomitym analitykiem, autorem kilku książek, redaktorem i wydawcą czasopism szachowych. Od 2007 roku we Wrocławiu odbywają się memoriały jego pamięci. W siódmej już edycji Kongresu Zukertorta rozegrane zostaną turnieje dla dzieci i młodzieży. Szachiści w wieku do 18 lat rywalizować będą w 5 grupach oraz w turnieju Open. Rozegrany zostanie także pokazowy mecz, w którym absolwenci gimnazjum nr 13 zmierzą się z reprezentacją reszty świata. W przypadku tej rywalizacji nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe. Dwudniowy kongres Zukertorta to nie tylko emocje szachowe. Jedną z dodatkowych atrakcji będzie pięciobój. W jego skład wchodzą turniej szachowy, konkurs rozwiązywania kompozycji, turniej darta, konkurs zagadek logicznych i quiz muzyczny. Na najlepszych uczestników rywalizacji przy szachownicach czekają nagrody rzeczowe i pamiątkowe puchary. Dla czołowych szachistów w turnieju Open dodatkowo nagrody pieniężne. Podczas zawodów będzie można także zdobyć czwartą i piątą kategorię szachową. Turniej szachowy pamięci Jana Zukertorta rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w gimnazjum nr 13 przy ulicy Reja 3. W niedzielę pierwszej gry już od 9:30. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl